zainteresować po meczu Brown Radom LKS Łódź. Poproszę o ocenę tego meczu od trenera gości, Marcin Matysiak. Panie trenerze, dwie połowy. Jak pan to oceni? Zgadza się, zawsze w meczu są dwie połowy i w sporcie z jednej strony to jest piękne, a z drugiej nie do końca, że można odwrócić losy meczu nawet w końcówce spotkania. To jest sport, to jest piłka. W pierwszej połowie uważam, że po 15-20 minutach weszliśmy na swój optymalny poziom. Zagraliśmy kolejne 20-25 minut, uważam, że bardzo dobrze, koncertowo, gdzie po stracie bramki na 1-0 potrafiliśmy się podnieść, drużyna super zareagowała, szybko strzeliliśmy 3 bramki i z przewagą 2 bramek schodziliśmy na przerwę. Druga połowa, można powiedzieć, początek znowu wyrównany. Wiedzieliśmy, że drużyna przeciwna będzie chciała zaatakować, będzie chciała odrobić te straty. Czerwona kartka, gramy jednego więcej. Można by się wydawało, że mecz pod kontrolą. Dominujemy, stwarzamy sytuację. No ale od 80 minuty nagle coś zaczęło nie tak funkcjonować i tracimy najpierw jedną bramkę po strzale z dystansu i za chwilę tracimy drugą bramkę po błędzie indywidualnym. No tak jak powiedziałem, no, takie mecze pewnie tutaj dla trenera są fajne przeżycie, bo z 3-1 odrabia się na 3-3, jeszcze grając w 10. No, druga strona, można powiedzieć, że ten mecz to jak najszybciej byśmy chcieli o tym meczu zapomnieć, ale myślę, że głowa do góry, czeka nas jeszcze 6 kolejek. Ten mecz o niczym nie decydował. Tak samo myślę, że kolejne mecze będzie gdzieś ta walka do końca, jeśli chodzi o te pierwsze miejsce premiowane do awansu. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o miejsce do spadku. Także myślę, że ten mecz niczego nie rozstrzygał. Wiadomo, z jednej strony szkoda, no bo mogliśmy zainkasować pełną pulę 3 punktów, a wracamy z 1 punktem, ale tak jak powiedziałem, nie robimy z tego jakiejś wielkiej tragedii, po prostu robimy swoje, gramy swoje i do następnego meczu będziemy już się przygotowywać, że tak powiem, z czystą głową, z dużym entuzjazmem. Mam nadzieję, że ten mecz tego entuzjazmu, który do tej pory zawodnicy mieli w treningach czy w meczach, tego entuzjazmu nam nie zabraknie. To jest po prostu sport, to jest piłka nożna, na takie rzeczy też musimy być przygotowani. Panie trenerze, pan Dominik Bednarczyk, trener Broni, można powiedzieć, że z nieba do piekła i z powrotem. Tak, jak to Kazyk mówi, dokładnie tak się działo. Następnie chciałem pogratulować swoim chłopakom, bo mimo swoich tam gdzieś wewnętrznych kłopotów, problemów, które mamy, dzisiaj pokazaliśmy, że nie czyste umiejętności gdzieś, tylko ten charakter i ta wiara są najważniejsze. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża zespół lidera, zasłużenie na tej pierwszej pozycji się znajdują, bo grają dobrze. I dzisiaj chcieliśmy sprawić niespodziankę. Mecz do pierwszej bramki bardzo spokojny, gdzieś wyważony. Nic nie zapowiadało, że się może zrobić taka huśtawka po prostu. No, na pewno też nasza gdzieś sytuacja, gdzie uczulaliśmy, że na pewno będą zmiany przy jednej stronie, że mogą goście strzelić bramkę, możemy my. I te pierwsze minuty są mega, mega ważne. Później po strzeleniu bramki, no gdzieś tak jakbyśmy, no nie wiem, poszli, zeszli do szatni, przysnęli i za łatwo oddaliśmy pole przeciwnikowi. Tak naprawdę te bramki za łatwo strzelił. No do przerwy wynik, gdzie naprawdę już mega ciężko podnieść drużynę w takiej sytuacji, ale no tak mówię, dwie zmiany w przerwie szybkie,
I gdzieś wiedzieliśmy, że nie, będzie ciężko, ale spróbujemy wrócić do gry. Do tego jeszcze nie ułatwiła sprawa czerwonej kartki bramkarza. Już w ogóle grając dziesiątkę, ale no, tak mówię, tym bardziej nie chciałbym tutaj oceniać drużyny gości, czy zlekceważyła, czy już była pewna, że te punkty mają i ta bramka na 2-3 wlała w nas taką wiarę, że gdzieś jeszcze możemy powalczyć o ten punkt. I za chwilę okazało się, że na tablicy jest 3-3. No tak jak mówię, do analizy ta pierwsza połowa, te stracone bramki, bo uważam, że to jak najbardziej jest nasza dzisiaj wygrana, bo wrócić z takiej dalekiej podróży, to są nasze punkty zdobyte, ale to jest tylko w ogólnym rozrachunku jeden punkt. Oczywiście ktoś powie, że ten punkt może być na wagę złota i on gdzieś tam da utrzymanie, ale tak jak trener powiedział, jeszcze jest sporo kolejek i sporo punktów do zdobycia. Ja na pewno się cieszę dzisiaj, że mimo zmian i mimo wejścia młodych zawodników, niektórzy naprawdę zaskoczyli i mam nadzieję, że pójdziemy tym tropem i będziemy punktować tak, żeby nie drżeć do ostatniej kolejki o to utrzymanie. Co pan powiedział w przerwie zawodnikowi? O dziwo byłem bardzo spokojny. Jestem dość osobą impulsywną, ale tu w takiej sytuacji byłem bardzo spokojny i wiedziałem, że nie mogę gdzieś chłopaków dobić i wytykać im błędy, bo na to będzie czas w analizie, ale chciałem im po prostu podpowiedzieć, co mają zrobić, żebyśmy po prostu wrócili do grania. To są chyba najtrudniejsze momenty w roli trenera. Jak trzeba po prostu dać przekaz całej drużynie, żeby po prostu te głowy się podniosły i żeby w drugiej połowie działo się właśnie to, co działo się dzisiaj na Narutowicza. Tak więc tym bardziej się cieszę, że to gdzieś przyniosło zamierzony skutek.